Chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o grupie docelowej. Dlaczego grupa docelowa jest tak ważna? Jeżeli już masz swój blog, to prawdopodobnie jednym z kluczowych elementów skuteczności Twojego bloga będzie właśnie to, czy rozumiesz, na czym polega wybór grupy docelowej. Dlaczego jest on tak ważny? To, co uczę na warsztatach Blog dla Eksperta, to przede wszystkim sprawy techniczne związane z tworzeniem takiego bloga i go rozwijania. Jednak, żeby pisać właściwy sposób, taki, który będzie docierał do Twoich klientów i który sprawi, że z czasem będą oni również korzystać z Twoich usług i produktów, jest to, czy masz odpowiednią grupę docelową wybraną. Chodzi o to, żebyś pisał do konkretnej osoby, żebyś nie pisał do ogółu, tylko żebyś pisał tak, jakby ktoś siedział przed Tobą i Ty byś pisał do niego list na przykład. Tak? Czasem oczywiście możesz używać takiego medium jak wideo, jak właśnie ja teraz, czy nagrywać wypowiedzi, audio, nagrywać takie szkolenia właśnie. I to jest właśnie bardzo ważne, czy to na blogu, czy to na takim szkoleniu, żeby zwracać się do określonej osoby. Zwróć uwagę, że po drugiej stronie, czyli tam miejscu, gdzie jest Twój klient, czyli on jest w zasadzie zazwyczaj sam. On wchodzi na stronę i on jest jeden, jedyny. I strona internetowa, blog, powinny być tak stworzone, że odbiera się je bardzo osobiście. Dlatego, że nie czyta się tego grupowo, tylko w pojedynkę. I teraz tak, jeżeli piszesz do właściwej osoby, znasz imię, nazwisko danej osoby, to piszesz list bardzo bezpośrednio, uwzględniając te sprawy, które tę osobą konkretnie dotyczą. Czy to w wyniku jakichś spraw, o których ona napisała, problemów, o które wspominała, ale piszesz bezpośrednio do tej osoby, używając jej imienia, używając jej spraw, jej punktu widzenia. Starasz się wprowadzić w ten punkt widzenia, którym ta osoba się posługuje. I teraz, kiedy piszesz wpis na blogu, również używaj tego podejścia. Wyobraź sobie, że tam siedzi ktoś, konkretna osoba, dana, wybrana, jakaś jedna osoba. I żeby było to w ogóle możliwe, żebyś mógł pisać do jednej osoby, Twoi odbiorcy, Twoi klienci muszą być podobni. W jakimś sensie, wtedy ta po prostu skuteczność tego pisania będzie dużo większa i skuteczność całego marketingu będzie dużo większa. Dlatego, że wówczas, kiedy piszesz do jednej wybranej osoby, jeżeli 1000 innych czytelników Twojego bloga jest podobna do tej jednej osoby, to oni będą odbierali to tak, jakby to też było do nich pisane. Jakby to dokładnie, jakbyś myślał o nich. Wówczas ten przekaz marketingowy jest o wiele skuteczniejszy, niż gdy piszesz bardzo ogólnie, ach, może się przydać to też temu, może się to przydać też temu, a może i tamtemu. To wspomnę i o tym, i o tym, i o tym. Okej, wspominaj o różnych problemach. Czasem możesz pewne różnice wyłapywać, jednak powinieneś mieć pewną grupę docelową, która ma wiele elementów wspólnych. Ma wspólne problemy, ma wspólną sytuację, ma sposób życia podobny, może mieć zawód, może być wiek, może być sposób spędzania czasu, może być poziom życia, zarobków, może być zawód. Sposobów jest wiele na wybranie tego. Im bardziej umiesz wyłapać takie kryteria, które są rzadziej stosowane, tym większa skuteczność Twojego marketingu będzie. Dlatego, że to będzie oznaczać, że masz mniejszą konkurencję. To jest w ogóle też sposób na to, żeby nie mieć konkurencji albo żeby mieć znikomą konkurencję. Właśnie im większą grupę docelową na przykład masz, to tym większą będziesz mieć konkurencję. Tak, bo musisz się zmagać nie tylko z tymi, którzy do nich wszystkich też kierują swoją ofertę, ale również z tymi, którzy się specjalizują. Kiedy Ty wybierzesz jakąś specjalizację, jeżeli chodzi o grupę docelową, tak, to wówczas możesz znaleźć taką niszę w ten sposób, którą konkurencja jeszcze nie wybrała. Tak? Oczywiście teraz jest bardzo ważny następny etap, żeby wybierając taką grupę docelową i znajdując taką niszę, żeby ją ocenić, żeby sprawdzić, czy to jest
praktyczna grupa docelowa. Ale to jest już na następne spotkanie.